proszę Państwa, radio Conchita. Którzy uczestniczą w tej akcji, do tego, żeby jeszcze bardziej się zaangażować i te nowe oferty swoje włączać do akcji Polska Zobacz Więcej w weekend zapłacony. No to jeśli chodzi o tę promocję nie tylko regionalną, ale ogólnopolską, to właśnie w pewien sposób bierzemy w tym udział. Właśnie Państwo tej promocji wysłuchują w pewien sposób. Zachęcamy do tego, żeby brać udział w akcji Weekend Zapłacony Polska Zobacz Więcej. A co jeśli chodzi o taką promocję międzynarodową? Czy to jest może skierowane tak naprawdę tylko na target Polski? Polska Organizacja Turystyczna organizuje wiele, wiele innych przedsięwzięć dla turystów zagranicznych po to, żeby zachęcać turystów zagranicznych do przyjazdu do Polski poprzez nasze m.in. ośrodki zagraniczne. Posiadamy ponad 14 zagranicznych ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej na całym świecie. Natomiast ta konkretna akcja jest skierowana głównie dla turystów krajowych. Również dla Polonii oczywiście, ale ona jest dla turystów krajowych, bo być może w przyszłości będzie to taki kierunek, że będziemy się starali również zachęcić turystów z zagranicy. Być może ta akcja się rozwinie do takiego stopnia, że te oferty będą jeszcze wystarczające do tego, aby jeszcze zachęcać turystów zagranicznych. Na dzień dzisiejszy ciągle jest tak, że szukamy jak największą ilość partnerów do akcji, bo tych ofert chcemy, żeby było jak najwięcej, dlatego że zainteresowanie z roku na rok, z edycji na edycję rośnie. Czyli ta akcja konkretnie jest skierowana do Polaków, ale jeśli chodzi o właśnie zainteresowanie turystów zagranicznych, już zmieniając temat i mówiąc szerzej o turystyce na koniec, to jak wygląda to zainteresowanie turystów z zagranicy Polską? Przede wszystkim staramy się patrzeć na nowe trendy w turystyce, na to jak turysta zarówno zagraniczny z określonych rynków zagranicznych, czy też krajowym, w jaki sposób podchodzi do turystyki, jak chce wypoczywać. Przede wszystkim nowoczesne media, nowoczesny sposób promocji, to również bierzemy pod uwagę podczas kampanii promocyjnych. Współpraca z blogerami, z blogosferą, to jest taki rozdział, który jeszcze cały czas jest bardzo, ma duży potencjał do wykorzystania. Chcemy współpracować z blogerami, youtuberami, po to, żeby zachęcać również tą część turystyczną. No to zachęcamy za granicę, tak. A na razie przynajmniej zachęcamy Polaków do tego, aby wzięli udział w weekendzie zapłacony 9-11 marca. To jest najbliższy taki weekend. Bardzo serdecznie dziękuję. Moim gościem był dyrektor Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej Polskiej Organizacji Turystycznej Jacek Janowski. Dziękuję bardzo, do widzenia. Reklama. Te nasze wnosie mają dużo energii. Aha, tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowit. Maja, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara. Patrz, jakie wypasione. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor LG Smart TV 49 cali za jedyne 1699 zł. Pralka Bosch klasa energetyczna A+++ za jedyne 899 zł. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Kaszel suchy czy mokry? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, sprawiając, że napady stają się rzadsze. Ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania na wrażliwości na składniki leku astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na chrup. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Jadwiga. Straciłam córkę, lecz wciąż jestem mamą. Aniela odeszła. Nie doczekała przeszczepu serca.
Zostało po niej kilka misiów, kilkadziesiąt zdjęć i setki wspomnień. Na ratunek wciąż czekają inni. Jeśli kiedykolwiek twój świat się zatrzyma, jeśli będziesz musiał podjąć najtrudniejszą decyzję w życiu, pamiętaj, cząstka twojego dziecka może być szansą dla innej małej istoty. Życie to najcenniejszy dar, jaki możemy ofiarować. Kampania na rzecz transplantologii Fundacji Się Pomaga. Szczegóły na stronie siepomaga.pl. Ogłoszenie społeczne. Polskie Radio 24, jest 14.30. Michał Przerwa, zapraszam na informacje dnia. Na Śląsku uczczono 40. rocznicę powstania w Katowicach Komitetu Wolnych Związków Zawodowych. Była to pierwsza niezależna od władz PRL organizacja związkowa. Założycielem WZZ był Kazimierz Świton, inwigilowany i prześladowany przez Służbę Bezpieczeństwa, mówi Piotr Pietrasz, katowicki radny. On był w tamtym czasie najczęściej zatrzymywanym więźniem politycznym w PRL na 48 godzin. Świton był aresztowany więcej razy niż Jacek Kuroń, czyli taka wówczas legenda opozycji. Był pobity przez bodajże 9 milicjantów przy opuszczaniu kościoła w Katowicach. Dziś na Śląsku przy tablicach upamiętniających założycieli WZZ złożono kwiaty w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Trwa natomiast konferencja poświęcona Świtoniowi oraz jego współpracownikom. To ważne, by mówić o działaczach opozycji z czasów PRL, którym zawdzięczamy wolny kraj, podkreśla Piotr Pietrasz. Trzeba pamiętać o takich ludziach, którzy tworzyli właśnie w tamtych trudnych czasach niezależne, wolne związki zawodowe, ryzykując swoją pracę, swoje życie, może dzisiaj funkcjonować w normalnej Polsce. W szczytowym okresie WZZ Katowice liczyły kilkunastu członków. Po sierpniu 80 roku część działaczy weszła w struktury Solidarności oraz innych organizacji opozycji demokratycznej. A do tej sprawy wrócimy tuż po informacjach dnia. 39-letni Piotr Fałowski z małej wsi w gminie Chełmiec, wyróżniony przez samorząd województwa małopolskiego za próbę ratowania mieszkanki Nowego Sącza, która skoczyła z mostu do rzeki Dunajec. Członek zarządu województwa Leszek Zegzda wręczył mężczyźnie czek w wysokości 5000 zł. W podziękowaniu za bohaterską postawę. Dziękujemy panu i za postawę, i za to, co pan zrobił, i bardzo byśmy chcieli, żeby znalazł pan wielu naśladowców. Dzięki bardzo. Bohatery się nie czują. Po prostu była taka chwila. No i tak się powinno postąpić, tak mi się wydaje, to jest moje zdanie. I myślę, że nie będzie takiej drugiej sytuacji. A jeżeli będzie, myślę, że zrobię to samo. Jest to takie przeżycie. Kobietom trochę spędziłem tam czasu na tej wodzie, no także to na pewno zostanie dłuższy czas. 4 stycznia w Nowym Sączu 52-letnia kobieta rzuciła się z mostu Haleńskiego do rzeki. Piotr Fałowski bez wahania skoczył do wody, by ją ratować. Po wyciągnięciu kobiety na brzeg rozpoczął reanimację. Do akcji włączyli się policjanci. Mimo reanimacji kobieta zmarła. Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. W tym roku święto odbywa się pod hasłem różnorodność językowa i wielojęzyczność podstawą zrównoważonego rozwoju. Profesor Justyna Olko z Uniwersytetu Warszawskiego podkreśla, że dzięki różnorodności językowej człowiek czuje się lepiej sam ze sobą i w społeczeństwie. Prawo do zachowania własnego języka, do edukacji w tym języku, posługiwania się nim tam, gdzie dana osoba chciałaby się swoim językiem posługiwać, to lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie. Ale faryzeuszowi nie. Silniejsze poczucie tożsamości, poczucie związków z grupą. Językoznawcy szacują, że na świecie co 2 tygodnie ginie jeden język, a wraz z nim kultura i dziedzictwo intelektualne wspólnoty, która się nim posługiwała. W Polsce na przełomie XX i XXI wieku dzięki zaangażowaniu miejscowych aktywistów udało się wskrzesić język wilamowski. Społeczność lokalna w Wilamowicach koło Bielska Białej świętowanie Dnia Języka Ojczystego rozpocznie w piątek. Dr Szymon Kordasiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego mówi, że obchody będą połączeniem wydarzeń naukowych i artystycznych. Będziemy mieli na miejscu ekspertów, którzy będą opowiadali o różnych językach mniejszościowych, także o swoich doświadczeniach Wilamowski, w wspieraniu ratowaniu tych języków. Natomiast ważne dla nas jest udział społeczności lokalnej. Mamy szereg wydarzeń przeznaczonych właśnie dla mieszkańców, m.in. liczne koncerty, występy artystyczne, a także pokaz filmu dokumentalnego na temat Wilamowic i języka wilamowskiego. Najmłodsze pokolenie w Wilamowicach uczy się języka wilamowskiego nie tylko od swoich dziadków i pradziadków, ale także w amatorskiej grupie teatralnej, której sztuki w tym języku były wystawiane na deskach Teatru Polskiego w Warszawie. Szacuje się, że na świecie do tej pory mówi się 7000 języków. Klasyfikacja jest jednak niejednoznaczna i różni się w zależności od badacza, podejścia i regionu świata. Zagrożonych wymarciem jest około 3000 języków, wynika z danych UNESCO.
Rosyjskie MSZ rekomenduje swoim obywatelom, którzy znaleźli się na amerykańskiej czarnej liście, by nie opuszczali Rosji. Według wiceszefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ryabkowa takie osoby mogą zostać zatrzymane w dowolnym miejscu na świecie i doprowadzone przez sąd w Stanach Zjednoczonych. Rosyjski dyplomata bezpośrednio skierował ostrzeżenie do 13 Rosjan, którzy zostali w Stanach Zjednoczonych oskarżeni o ingerowanie w procesy wyborcze. Chodzi o związanego z Kremlem biznesmena Jewgenija Prigożyna oraz jego współpracowników z tzw. internetowej fabryki troli. Waszyngton w 37-stronicowym raporcie przedstawił dowody na prowadzenie przez nich działalności mającej na celu destabilizację amerykańskiego systemu politycznego. Według wiceszefa rosyjskiego MSZ osoby te muszą brać pod uwagę, że w każdej chwili w dowolnym miejscu na świecie mogą zostać zatrzymane i deportowane do Stanów Zjednoczonych. Siergiej Ryabkow przypomniał, że Waszyngton ma z wieloma krajami podpisane odpowiednie umowy. Zaznaczył także, że znane są przypadki, iż nawet bez takiej umowy funkcjonariusze amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości zatrzymywali osoby poszukiwane listami gończymi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. On poszukiwany listem gończym. Słowem. Ono jest choroszczy. Uroczystości związane z 40. rocznicą powstania w tym mieście wolnych związków zawodowych. Była to pierwsza organizacja związkowa w Polsce. Ja muszę spłacić raty. Inicjatorem powstania WZZ w Katowicach był Kazimierz Świtoń. Oprócz niego w skład komitetu założycielskiego kiedy i podpis pod deklaracją złożyli jeszcze Robert Kściuszek, Władysław Sulecki, Tadeusz Cicki oraz Ignacy Pines. Jednak dwaj ostatni wycofali się z działalności organizacji w ciągu kilku dni, co było związane z represyjnymi działaniami SB wymierzonymi przeciwko nim. Z kolei Władysław Sulecki z tych samych powodów w następnym roku musiał uciekać z kraju do RFN. Reszta działaczy na czele z Kazimierzem Świtoniem nie miała lepiej. Na temat sposobów inwigilacji członków pierwszych WZZ przez SB rozmawiał nasz reporter Dawid Grygorcewicz z doktorem Kornelią Banaś z Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach. Takim dowodem namacalnym na to, że Kornelia ta inwigilacja była tutaj daleko posunięta, jest chociażby fakt, że 21 lutego te wolne związki zawodowe powstały, powołano je do życia. Już dzień później do Warszawy, do zastępcy dyrektora Departamentu III MSW wysyłano szyfrogram z Katowic, w którym o tym informowano ze szczegółami, łącznie z właśnie z tekstem deklaracji założycielskiej. Tutaj na Śląsku działała najsilniejsza po Warszawie struktura służby bezpieczeństwa. Bardzo twardą ręką rządziły władze województwem i żeby realizować tę politykę twardej ręki, również w taki sposób często bardzo brutalny postępowały jednostki SB. Kazimierz Świtoń w sposób udokumentowany był inwigilowany od 20 maja 1977 roku, wtedy kiedy założono sprawę operacyjnego sprawdzenia kryptonim Emisariusz i kiedy zaczęto mu się coraz bardziej przyglądać. Wydaje mi się tutaj rzeczą taką niezwykle ważną to, do jakiego stopnia inwigilowano i jakie były założenia. Tutaj taka w przypadku Świtonia i w ogóle działaczy opozycji funkcjonowała taka zasada realizowana przez funkcjonariuszy SB, a mianowicie kontrolować, kompromitować, izolować. I te wszystkie trzy aspekty były realizowane wobec niego. Pełna kontrola i oczywiście próba kompromitowania i izolowania. Przykład z tego roku 77. Myślę, że warto zwrócić uwagę, oprócz tego, że został chociażby pozbawiony możliwości kontaktu ze światem, tak? Może nam się wydawać, że wyłączenie telefonu jest mnie. A jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Świtoń w tym proszę czasie prowadził warsztat naprawy odbiorników radiowych i telewizyjnych, prowadził takie pogotowie radiowo-telewizyjne, to wyłączenie telefonu powodowało, że nie przyjmował zleceń. Jeśli powiem o tym, że przeprowadzono kombinację operacyjną, doprowadzano do kolizji drogowej, następnie oskarżono o jej spowodowanie Świtonia, odebrano mu prawo jazdy, to zwróćmy uwagę, że stracił również samochód, którym mógł dojeżdżać do pracy.
Weźmy pod uwagę, że był jedynym żywicielem 8-osobowej rodziny. Ponieważ miał 6 dzieci, jego żona nie pracowała, doprowadzono do tego, że odebrano mu koncesję i 30 kwietnia 1978 roku musiał zamknąć swój warsztat. Proszę zwrócić uwagę, że w ciągu roku człowiek, który próbuje się buntować, zostaje surowo ukarany. Nie wymieniłam tu chociażby tego, że wielokrotnie był zatrzymywany na 48 godzin, że dokonywano rewizji w jego mieszkaniu, że 2 jego synowie zostali oskarżeni z kodeksu karnego, a również w meldunkach można znaleźć informację, w której funkcjonariusze Wydziału Trzeciego wyraźnie mówią, że to z ich inicjatywy, oni z ich inspiracji, syn Kazimierza Świtonia, Benedykt, nie został dopuszczony do egzaminów ustnych i nie został przyjęty na Wydział Fizyki. Tak więc to działanie tutaj dokuczliwe, no zresztą został również oskarżony o to, że pobił milicjantów, tak? Za pobicie, został aresztowany. No sprawa zakończyła się dość korzystnie dla niego, ale zwróćmy uwagę, że to nękanie, to powodowanie braków środków ekonomicznych, środków do życia, tak? Również wpływa na izolowanie go, wpływa na utrudnianie i skłócanie zarówno Świtonia z otoczeniem, jak i izolowanie proszę Państwa, w Polsce A nie jest źle. W Polsce A, ja Cię proszę. Osoby, które kontaktowały się w ówczesnym czasie z jednym właśnie z założycieli WZZ Katowice, Kazimierzem Świtoniem, WZZ, przez ja Katowice. I samo mieszkanie także Kazimierza Świtonia, w którym dochodziło do spotkań już w trakcie funkcjonowania wolnych związków zawodowych, ale i wcześniej, również było pod stałą obserwacją. To prawda, że SB kontrolowało wszystkie ruchy Świtonia i jego współpracowników? Rzeczywiście tak. Myślę, że Kazimierz Świtoń nie zdawał sobie do końca sprawy z tego, do jakiego stopnia był obserwowany, do momentu, w którym nie otrzymał do wglądu sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim Emisariusz. Otóż zachowała się również teczka sprawy obserwacyjnej kryptonim Szmer. Ja ją dokładnie przeanalizowałam i naprawdę te informacje, które tam się znajdują, wyraźnie pokazują, jak bardzo Świtoń był kontrolowany, każdy jego ruch. Otóż proszę sobie wyobrazić, że w latach 1977-1987 założono 11 punktów zakrytych, z których obserwowano Kazimierza Świtonia. 10 z tych punktów znajdowało się na terenie Katowic, jeden w Piekarach Śląskich. Został założony w 1979 roku, kiedy Kazimierz Świtoń rozpoczął głodówkę w Bazylice. Natomiast warto zwrócić uwagę, że na intensywność chociażby drugiej połowy 1977 roku, a więc po założeniu SOR-u kryptonim Emisariusz od czerwca do grudnia 1977 roku założono 6 punktów zakrytych, z których obserwowano Świtonia. Ta intensywność obserwacji pokazuje, że chciano bardzo dokładnie ustalić, jaki był jego rytm dnia, z kim się kontaktował, kogo przyjmował u siebie, z kim rozmawiał, gdzie wychodził. To wszystko było potrzebne do tego, żeby chociażby później, kiedy prowadził ten punkt konsultacyjno-informacyjny ROPCIO, żeby również móc obserwować wykonywano zdjęcia tym osobom, które przyjeżdżały, które przychodziły do Świtonia. Te punkty zakryte powstawały zarówno w mieszkaniach prywatnych, jak i w instytucjach państwowych. Myślę, że warto tutaj powiedzieć, że taki punkt zakryty istniał w Pałacu Młodzieży, w Instytucie Wychowania Fizycznego, ale też chociażby w prokuraturze wojewódzkiej. Wśród tych osób, które były wtedy obserwowane, oprócz Kazimierza Świtonia, obserwowano jego syna Jana, który też był członkiem WZZ.
WZZ Katowice było tym pierwszym wolnym związkiem zawodowym, który można powiedzieć, że przyczynił się później do powstania WZZ Wybrzeże, tego już większego organu. Oczywiście, że tak. I ja myślę, że o tym nie możemy zapominać. Dlatego też, żeby pokazać, że mimo wszystko, tak, zdecydował się Kazimierz Świtoń na to, żeby te związki zawodowe tutaj poddać ten impuls. To było potrzebne. Ja myślę, że w pewien sposób o tym się mówiło w środowiskach opozycyjnych, że takie wolne związki zawodowe muszą powstać, ale jednak Świtoń, który zrobił to jako pierwszy, nawet chyba miał świadomość, że wielki sukces tu jest raczej niemożliwy, jednak mimo wszystko wlał tego ducha w pozostałych, tak, znalazł się wśród tych graczy, którzy w opozycji demokratycznej podejmowali takie wolnościowe, ale też takie pracownicze działania. Z dr Kornelią Banaś z Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach rozmawiał nasz reporter Dawid Gregorcewicz. Gość Polskiego Radia 24. A gościem Polskiego Radia 24 jest Izabela Kozłowska z tygodnika Solidarność. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Początek roku to czas na przeróżne nagrody za rok poprzedni, nie tylko w branży filmowej czy sportowej, ale także i w polityce. Człowieka roku wybierają przeróżne media. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o wyborze tygodnika Solidarność, który człowiekiem roku wybrał tym razem metropolitę krakowskiego, arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. No i pytanie od razu, dlaczego akurat arcybiskup Marek Jędraszewski został tygodnikiem roku, człowiekiem roku, przepraszam, tygodnika Solidarność? Tutaj odpowiedź jest dosyć prosta. Ksiądz arcybiskup po pierwsze zawsze był, jest i mam nadzieję pewnie będzie przyjacielem Solidarności, o czym też wielokrotnie podkreślał przewodniczący Solidarności pan Piotr Duda. To po pierwsze. Po drugie, bardzo mocno wspierał nie tylko Solidarność, ale ten komitet ustawodawczy w sprawie ustawy ograniczającej handel w niedzielę. I dodawał otuchy, że warto walczyć do samego końca i nie poddawać się pomimo różnych trudności. Po trzecie, tym przyjacielem, jak wspomniałam, jest i upomina się, tak jak Solidarność upomina się o najsłabszych, upomina się, widząc niesprawiedliwość społeczną, mówi o tym otwarcie, więc to też nie zostało, nie można tego pominąć przy wyborze człowieka roku. I taki czwarty punkt, ksiądz arcybiskup, pomimo tego, że jest wielokrotnie bardzo krytykowany, pozostaje wierny nauczaniu Pana Jezusa, wierny Ewangelii, wierny też temu, co pozostawili inni wielcy papieże, tutaj przede wszystkim święty Jan Paweł II. No właśnie, wspomniała Pani o tym, że arcybiskup Marek Jędraszewski to jest metropolita często krytykowany, no... Warto tutaj wspomnieć przez kogo, głównie przez te media liberalno-lewicowe. No i pytanie dlaczego, skąd ta krytyka się bierze, bo zapewne jest to powiązane z tym, z powodem, dla którego został wybrany człowiekiem roku. Zapytałam księdza arcybiskupa, ponieważ udzielił nam dosyć obszernego wywiadu jako człowiek roku już w tygodniku Solidarność i też w trakcie naszej rozmowy poruszyliśmy kwestię tej krytyki, tego, czy jak ono ją odbiera, z takim uśmiechem bardzo spokojnie odparł, że nie słucha i nie czyta tego, co na jego temat inni mówią, ale odniósł się do mojego pytania w ten sposób, podkreślając, że jest wierny nauczaniu Pana Jezusa i to nie wszystkim się zawsze będzie podobało. Tak jak Pan Jezus się nie wszystkim podobał. Tak jak Pan Jezus i wiele innych osób, które nie podobał. Chyba znienawidzili go, prawda, że go zamordowali. Głosiły dobrą nowinę na przekór tym wszystkim, którym się ona nie podoba. No właśnie, tutaj takim tematem, który w tych środowiskach liberalno-lewicowych jest traktowany jako temat kontrowersyjny. Jeśli kapłan wypowiada się stanowczo, to zapewne pewna część strony politycznej wolałaby, żeby takiego głosu stanowczego zabrakło. No to jest temat na przykład prawa do życia, odpoczęcia. Tutaj ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski także wypowiada się dosyć bezkompromisowo. Chyba każdy katolik, każdy kapłan powinien bezkompromisowo odpowiadać na co to za baba jakaś? Ja się myli, jakieś dziecko to jest durne, to że to mamy prawo do od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci żyć i nie my jako ludzie decydujemy, kto może, a kto nie może żyć. Więc ksiądz arcybiskup w żaden sposób nie sprzeciwia się nauczaniu Kościoła, nie sprzeciwia się nauczaniu Pana Jezusa, ale też wspiera ludzi dążących do tego, by zaprzestać aborcji eugenicznych, chociażby w Polsce poprzez projekt Zatrzymaj Aborcję.
Tak więc jest wierny temu, co głosi. No właśnie, wspomniała pani o tym projekcie. Ksiądz arcybiskup wspiera walkę o życie poczęte w bardzo konkretny sposób, nie tylko mówieniem ogólnikowym na temat tej wartości, jaką jest prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, ale też właśnie odnosząc się konkretnie chociażby do tych zmian prawnych, jakie są teraz proponowane, do tej ustawy Zatrzymaj aborcję, która wciąż jest w Sejmie, przypomnijmy. Tak, ksiądz arcybiskup też podkreślił, że ma taką nadzieję, wyraził taką nadzieję, że zapisy tej ustawy zostaną przyjęte, zostaną podpisane przez pana prezydenta i też tym samym, tak jak wspierał wolne niedziele, tak teraz głosząc tak jawnie i otwarcie, że trzeba przyjąć taki projekt, pokazuje, że osoby, które chcą tego projektu, które złożyły podpisy pod ustawą, nie są same, że mają wsparcie do Kościoła i że warto do końca być. No właśnie, wspomniała pani o tych wolnych niedzielach. To też jest ważna działalność arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w kontekście tego tytułu Człowieka Roku Tygodnika Solidarność, bo tutaj Solidarność była bezpośrednio wspierana przez krakowskiego metropolitę. Arcybiskup Marek Jędraszewski na temat właśnie ograniczeń w handlu w niedzielę mówi tak. Lament, który wywołało wprowadzenie ograniczeń w handlu, pokazuje, że pozwoliliśmy na pewne zniewolenie siebie. Niewątpliwie po 1989 roku z polskim społeczeństwem stało się coś złego. W imię sukcesu zawodowego i powodzenia ekonomicznego bardzo łatwo odeszliśmy od najbardziej podstawowych zasad wypływających z dekalogu, a w konsekwencji od zasad dotyczących podstawowej solidarności społecznej. To są słowa arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Jak pani skomentuje właśnie to, że tutaj także arcybiskup Jędraszewski wsparł Solidarność w tej kwestii? Tak jak wspomniałam, jeden z argumentów, który przeważył, zdecydował o wyborze księdza arcybiskupa na Człowieka Roku Tygodnika Solidarność, było właśnie to, że wspierał Komitet Ustawodawczy, wspierał Solidarność i to, co powiedział, jest niczym innym niż to, co wcześniej powtarzał. Dawał ludziom tą otuchę, o której już tutaj wspominałam i pokazuje, że jest wierny. Prowadzi też społeczeństwo, pokazuje, żeby społeczeństwo było wierne dekalogowi, prawu naturalnemu, więc to jest nic nowego. Wszystko to, co zawsze głosił. I jeśli mówimy o prawie naturalnym, o dekalogu, o wierności tym podstawowym wartościom chrześcijańskim, także wiele razy arcybiskup się wypowiadał na temat rodziny, także i w pani wywiadzie, na temat tego, że warto dbać o to, aby ta rodzina pozostała rozumiana jako związek mężczyzny i kobiety. Owszem, o tym również rozmawialiśmy w naszym wywiadzie. Ksiądz arcybiskup jest świadomy tego, że różne czynniki wpływają na nas ludzi przy budowaniu relacji międzyludzkich. Zwraca uwagę też na to, że niezaprzeczalnie mamy do czynienia z kryzysem tych relacji. Na to ma wpływ wiele różnych czynników, powodów i jak sam zauważa, trudno teraz pokazać jednoznaczną receptę, jak uniknąć, żeby te relacje były dobre i układały się. Zwraca uwagę, że bardzo wiele małżeństw nie próbuje nawet ratować swoich relacji, małżonkowie, tutaj mówię o małżonkach, że nie patrząc też na dzieci, decyduje się na rozstanie, na rozwód, bo można zmienić na kogoś innego, więc należałoby budować, tutaj ksiądz arcybiskup też o tym mówi, budować te relacje na bardzo mocnym fundamencie, tutaj przede wszystkim na Ewangelii. No i w tym wywiadzie pojawia się także krytyka części polskich katolików, którzy pomimo, że uważają się za katolików, chodzą do spowiedzi, do kościoła, do komunii, starają się przestrzegać tego dekalogu, no to mimo wszystko głosują na partie, które w tej sprawie na przykład popierają ideologię gender dosyć otwarcie. Tutaj także padają słowa na ten temat w pani wywiadzie z arcybiskupem. Tak, może nie nazwałbym tego taką jawną krytyką, tylko zwrócenie uwagi na to, że nie tylko mamy się deklarować jako katolicy, ale mamy żyć tą naszą wiarą. Ta wiara musi być u podstaw naszego działania. I jako ludzie świadomi, jako obywatele, oczywiście jako obywatele i wyborcy, powinniśmy dokonywać takich wyborów, które są zgodne z naszą wiarą i z tym fundamentem, którym jest wiara. No i także arcybiskup Marek Jędraszewski często odwołuje się do patriotyzmu, do polskości, co także przeszkadza wielu osobom. Nie mówi tylko i wyłącznie o wierności
Chrystusowi, o wierności Ewangelii, ale także o wierności ojczyźnie. Ojczyzna, to jak tutaj też ksiądz arcybiskup w wywiadzie wspomniał, w dekalogu mamy czci ojca swego i matkę swoją. I w tym kontekście, dlatego też Kościół ma prawo się angażować w życie publiczne, upominając albo wskazując drogę, jaką należałoby iść, w jakim kierunku powinno podążać społeczeństwo. Więc ojczyzna jako matka, rozumiana jako matka w tym kontekście. Dlatego też Bóg, honor, ojczyzna to nie są tylko puste słowa w życiu księdza arcybiskupa, ale też on żywo nimi żyje, funkcjonuje. One są dla niego bardzo ważne i stanowią nie tylko ważne w jego życiu, ale też nauczaniu, które przekazuje. I warto tutaj wspomnieć także, że naśladuje w pewien sposób w wielu kwestiach nauczanie Jana Pawła II, także w kwestii właśnie podejścia do ojczyzny. Tak, Jan Paweł II niezaprzeczalnie jest bardzo ważną postacią w życiu księdza arcybiskupa. O Jezus! Pomijam to, że teraz piastuje urząd metropolity krakowskiego, który wcześniej piastował ksiądz kardynał Karol Wojtyła, ale też to nauczanie księdza arcybiskupa jest przesiąknięte nauczaniem świętego Jana Pawła II, więc on, to nic nowego, co ksiądz arcybiskup powtarza. On po prostu jest wierny temu nauczaniu. No właśnie, Jan Paweł był też bohaterem, a o arcybiskupie Jędraszewskim często słyszymy, że jest kontrowersyjnym. Bardzo serdecznie dziękuję. Izabela Kozłowska z tygodnika Solidarność była gościem Polskiego Radia 24 w temacie dnia. Dziękuję. Reklama. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu, jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Z dekretu Napoleona codziennie w Carrefour dwa nowe produkty w niebywale niskich cenach. Tylko jutro żurawina 44% taniej, 13,99 za kilogram, a odkurzacz Zelmer 37% taniej, 189 zł za sztukę. Carrefour, to wszystko dla ciebie. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum.